Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z Goticzka Trójki. Co robimy tutaj? No już wam mówię. Właściwie to przychodzimy tutaj sobie tylko pogawędzić chwilę z panem Turusem. To znowu ty. Nigdzie nie mogę pójść, żeby na ciebie nie wpaść. Wiadomo. Pamiętam. Nazywasz się Torus. Jesteś ostatnią osobą, której bym się tu spodziewał. To jak będzie? Mam cię uczynić niewolnikiem? Ale ma zajebiście wygląda ten pancerz tej. Oj, możemy mu powiedzieć, że dało nam się rozbić obóz. Czyli nie straciłeś swoich umiejętności jak zazwyczaj przy naszych spotkaniach. Taki wyczyn nie może pozostać nienagrodzony. Dawaj siano, trzy koła. Dobra, no on tu mówi, że... Czy mogę pomóc? Dowodzi orkami. Żebyś sobie po prostu poszedł. Ponieważ mam jednak pewność, że nie raczysz wyświadczyć mi tej uprzejmości, to możesz równie dobrze dla mnie pracować. Spokojnie, wszystko będzie w porządku. No tak, wiadomo. Nie waż się nawet tego powtarzać. Nie gadałbyś tak hardo, gdybyś wpadł na tych podstępnych leśnych ludzi. Jeśli cię dorwą, zrobią z ciebie mielone. No. Dobra, no on tu pieprzy. Opowiedz. A mnie w dupie mam to miasto Trellis. Jak idą wykopaliska we wschodniej świątyni? Nadzorca Tempek ciągle żąda dodatkowych ludzi, a dostawy nie dochodzą. Mam tego dość. Idź do świątyni i powiedz Tempekowi, że musi przysłać dostawę. Co można robić na farmach? Od dawna nie mieliśmy żadnych... To właściwie ja bym zrobił po prostu questy z Trellis, bo nie chcę mi się iść do Bensali, tak szczerze. Po nich też słuch zaginął. Idź, zobacz, co się... Ten sali są ożywieńcy. Farma na zachodzie została zniszczona. Nikt nie przeżył. Wiedziałem. Mogę tylko mieć nadzieję, że to odosobniony przypadek. Dokładnie. W przeciwnym wypadku będziemy uzależnieni od karawana. To byłoby dla Trellis bardzo kosztowne rozwiązanie. Oto twoja zapłata. No super. O jakich podstępnych ludziach mówisz? W leśnych jaskiniach mieszkają ogry. Do niedawna były nastawione pokojowo. Ostatnio jednak atakują wszystko... Jest to taki lasek bardziej, kurde. Na twoim miejscu bym się tam nie wybierał. Zabij ogry. Dobra. Okej, okay, no przychodzimy tu, bo po prostu nie chcę mi się bić z tymi pieprzonymi ożywieńcami. Do Morasul mi się nie chce teraz zasuwać. Poza tym tutaj jeszcze mamy... Moi drodzy... Jedną taką rzecz do zrobienia, czyli zdobycie ognistego pucharu. Wiecie, ja bym te ogniste puchary tu pozdobywał. Bo to przydatna rzecz jest. Byśmy zrobili chociaż tego questa, nie? Znaczy, kurde, jest taki minus w tym wszystkim, że mamy niestety... Mamy, musimy się udać do Vanguardu w tym celu, żeby zdobyć wszystkie ogniste puchary. Więc i ja pierdzielę, no ile was tu jest, no szaleliście? No i to jest quest, to jest w ogóle quest z dupy, nie? Do niczego niepotrzebny, nieprzydatny, bezsensowny i denerwujący, nie wiem, no. 50 ogrów w jednym miejscu, weź se idź to zabij, człowieku. No ci dobrze pójdzie. Tyk. Dobra, pyk. A czy idzie dobrze, bo generalnie mamy duże obrażenia z łuku. One sobie wybrały do życia jakąś taką jaskinię do dupy, że możemy sobie o tak pobiec i one zanim do nas dojdą, to dostaną parę strzał. No ale nada. Myślę, że mogłoby być lepiej. Dobra. Pyk. Pyk. I pyk, dobra. Jeszcze ogólnie w Trellis mamy jedno zadanie do zrobienia. Mamy takiego ziomka, co się Ben nazywa, nie wiem czy pamiętacie. I on jest tam farmerem, oszczaw królewski to był. I on, natomiast u któregoś ziomka, nie? No tam farmerem, nie pamiętam jak się nazywa ten gościu. Ten, co nam każe gobliny potem ubijać, nie? No to chłop.
Przecież mamy jeszcze questa do zrobienia z Ardei, tego modpakowego, nie? Swoją drogą jeszcze w Cape Dany zrobiliśmy wszystkich modpakowych zadań. Już nie mogę zabrać, ale spokojnie. Katana. Kurwa, czy ja w końcu mam jakiś lepszy miecz? No w chuj mam lepszy miecz. Wytrzymałości dwa razy tyle, zasięg o 45 większy. O teraz mogę kurde kosić, dziady. Patrzcie, jakie to jest długie. Matko bosko, dobra, zajebiście. A całe szczęście mamy też truciznę. I my sobie katanę pierdykniemy tą trucizną. A co się będziemy? A co? Mi pasuje, dobra. To mamy z głowy, fajnie, fajnie, bo już sobie robimy tę reputację. Te podstępne ogry nie będą już sprawiać kłopotów. Doskonale. Jeden problem z głowy. Oto twoja zapłata. 1000 sztuk złota. Pięknie. Teraz musimy sobie podejść tutaj. Konrad, siemano. Wiem, że nie powinno mnie tu być. Tak jakby mało nam było. Pracujesz dla orków? Oczywiście. A co, mam się chować po jaskiniach jak buntownicy? Jestem silny i nie zamierzam się ukrywać. W końcu wszyscy się przydadzą. Okay. Jesteś paladynem. Zanim przegraliśmy wojnę, utraciliśmy magię runiczną. Dziś jestem tylko cieniem osoby, którą byłem dawniej. Nawet największe plany magów ognia nie zdołają tego zmienić. Ręka, która ich walczysz przeciwko swoim, która Inos opuścił nas wszystkich. Wraz z magią runiczną straciłem też całą nadzieję. Nie podniosę miecza na najeźdźców, póki Inos nie przywróci mi mojej magii. A co to za wielkie plany magów ognia? Niektórzy magowie z Nordmaru twierdzą, że znaleźli sposób, aby przywrócić nam naszą magię. Dlatego poszukują tych ognistych pucharów i gromadzą je w swoim kraju. Mają aż jeden, no. Co jeszcze wiesz o ognistych pucharach? Nic. Wiem tylko, gdzie jest jeden z nich. Gdzie? W mojej kieszeni. Znalazłem go wśród dobytku żołnierzy, których wyparto z tego zamku. Dawaj. Daj mi ognisty puchar. I co niby chcesz z nim zrobić? Wszystko, czego ty nie potrafisz. No dobrze, proszę, weź go. Kto wie? Jeśli zabierzesz go do magów ognia, do Nordmaru, może wyniknie z tego coś dobrego. Wtedy wybór jest jasny. No to mamy 7 pucharów, fajnie. Minus jest taki jeszcze tutaj, że tu jest ciężka skrzynia. Bym sobie chętnie otworzył. Nieciekawe. Bo bym sobie ogarnął łuk. Widzę, że jest ciężko w tej kwestii. Super, fajnie, wszystko wiesz, Bezi, jesteś zajebisty. A wiem, że nie mogę tu iść, daj mi spokój. A, no dobra, no mamy dużo rzeczy. Mogę z tobą handlować? Na Adanosa. Kupię wszystko, co mi przyniesie. A Jezus, to był ten gościu. Dostaniesz jednak specjalne wynagrodzenie. Przynieś mi 5 dzi... Dobra, dobra. Chciałem tylko pohandlować. Chciałeś grzybów. Świetnie. Przynieś mi tyle, ile tylko zdołasz znaleźć. 400 sztuk złota. Te nie są tak... Co? Żart, te grzyby nie są. Aha. Okej. Co za typ? No, weźmy sobie te potki. Niesamowity chłop. Kruszek kępoki. Ten szlachecki miecz już można wyjebać do kosza. Jeszcze tysiaka mamy, dobra. Wolałem, wiecie, po kolei. Bełty? Nie wiem, czy te bełty można jakoś w strzały zamienić, nie? Tyk. Już złoto handlu, ja mam 153 koła, moi drodzy. Ja nie wiem, no co ja to wydam. I kiedy. Nie ma kiedy tego wydawać po prostu. A kiedy Beliar zobaczył, no, co robili słudzy Inosa, uniósł się gniewem. I istota pełna starożytnej mocy przybyła na jego wezwanie. I powstała z ziemi, a wraz z nią inne potężne istoty. No dobra, fajnie. Zakurzona skrzynia. Tutaj były jakieś takie
do Perele, żeby się nauczyć. Wspaniale. Jak dobijemy 80, to się nauczę tych wybuchowych strzał. Ogniste strzały, no właśnie, można sobie zrobić. 12 razy 22, czy 264 zrobiłem. Fajnie. Fajnie, jak najbardziej, fajnie. Nie wiem, czy to tym kurwa mam zrobić, ale trudno. No to co, weźmiemy truciznę. Może się nauczę zatruwać te strzały w końcu. Dobra, tutaj będziemy mieli zaraz jeszcze jednego questa. Tak, tak, tak. Dobra, dobra. Czemu wy, wojownicy, macie tak mało mistrzów leczniczych? Naszym alchemikiem była ta podstępna Mora Avogadro. Zniknął. Tu są w ogóle trzy skrzynie ciężkie obok siebie, tak sobie pomyślałem teraz. Wspaniała rzecz. Gdzie jest. Ale lepiej niech wraca szybko do laboratorium. Odszukam dla ciebie Avogadro. Nie tylko odszukasz Mora. Sprowadzisz go też tutaj, zrozumiano? Oczywiście. Dobra, ten będzie chciał miecz. Ten chce mieczyk z wykopalisk. Dobra, na razie. Paczka z bronią, super. Coś ciekawego gówno masz, dobra. No to chodźmy tu w takim razie. Kurde, a ja nie mam teraz strzał. Aha. Bo se same ogniste zrobiłem. Ja pierdolę. Shape done. Najbliżej mi przychodzi do głowy. Siemano. Jeszcze tu wpadnę niedługo. Ja tu słyszę jakieś te? Dobra. Nie no, gdzieś tu jakieś wilki są. Zapierdalają. Dobra, trudno. Siema, Jens. Stare ogniste strzały masz, no ty kurde gnoju. Pokaż mi tego stoła. Tworzenie strzał, zwykłe strzały. Surowa stal jest potrzebna, której nie mamy, tak? Ale mamy myśliwskie, możemy sobie zrobić, dobra. Je się robi z czego? Z promienia zębów, tak? Dobra. Pancerza nie zrobimy żadnego, niestety. No kurde. Znaczy fajnie, że mamy strzały na szkielety. Przydadzą się. Ale nie mamy zwykłych, a zwykłe by się przydały. Ty jesteś myśliwym, nie? Masz zatrute. Zatrute sobie kupię. Masz zwykłe strzały. Chowę też masz, to sobie wezmę. Kto się tam napieprza znowu? Burger czterny. A ja słyszę jakąś kurwa turbowalkę, nie? Ale gdzie? Dobra, trudno. Jeszcze mi przyszło jedno do głowy. Jedna rzecz mi przyszła do głowy, bo mamy bardzo wiele bronie. Teraz spojrzałem, ja ich specjalnie nie sprzedawałem, bo ten gość jakoś tutaj nam pozwalał przetapiać to, nie? Siemano. Aha. Pokaż, rzeczy nigdy się nie zmieniają. Zdrowa stal, dawaj. Strzały. Najpierw umiem już robić strzały, nie? Zbroja rycerza. Chyba nie chcę. Ciężki pancerz łowcy. Dobrze ci radzę. Zniszczona płytka pełzacza. Nam cztery to raczej to kurde. Ciebie to nie obchodzi. Da, ty, a ja bym zobaczył w ogóle ten schemat, nie? Przestań się. Standardowo musi być chaos, musi być kurwa impreza. 80, 80, 55, 15. Królewski herb jest potrzebny, którego nie mamy. 2. 9. Królewski herb dostajemy później.
Dobra, ale jeszcze możemy sobie wziąć pancerz łowcy, tak? On co, będzie gorszy, ale on może będzie pod moją postać, co? Aha, i to robimy na tym. Surowa stal 10, płytka pełzacza wojownika, skóra wilka i płytka pełzacza. Co, i to się robi na tym? Płytka pełzacza wojownika. Mamy coś takiego? Nie zwalaj tego na innych. Gdyby to było takie. Nie. Dobra, to nie ma sensu. Chyba. Ale surową stal można mieć jak najbardziej. Surowa stal jest potrzebna, więc zrobimy sobie w chuj strzał i dopiero pójdziemy się tam bawić. Zwykłe strzały. Zrób 250. 150. No takich wypieprzymy bardzo dużo, więc wiecie, no. Myśliwskich nie możemy. Cały z rudy. Kucie broni z rudy. Nie, to nie ma sensu. Dobra, no ale mamy 500 strzał. Dobrze ci radzę. Brzmi to jak dobra opcja. No po co ja to robię tak? Ja też wolę strzelać raczej tymi zwykłymi. To mi się wydaje przynajmniej. Chcę się przejść. Dobra. O, tam nie ma tego gościa. Już nie używam. Zapiszę. Złamany. Zacznijmy od początku. Zacznijmy od. Kurwa. O. Cordelas. Zaraz zobaczymy, co to robi. Ale włócznie ci gwizdę, nie? Na razie. Dobra, wiem, że nie mogę tu iść. To nie jest dubbingowane w ogóle. Cordelas. Większe obrażenia, mniejszy zasięg. 220 siły. No zaraz. Plus 15 siły też dodaję, więc to by nie była taka głupia broń dla nas, bo tym ciężkim pancerzem się musimy też posługiwać. Kurczę, widzicie, no to daje nam na przykład wytrzymałość, odporność na choroby, nie? Dużo mniej pancerza mamy? Właściwie to nie. Ale przy... Dobra. Tak, jeszcze kilka aren przed nami, spokojnie, trzeba się jak najbardziej na nie przygotować. Ale też musimy te ciężkie pancerze się nauczyć, kurczę, nosić. Czyli jeszcze mamy trochę poziomu do odbicia. Siemano. A odporność na choroby się tu przyda na te, kurde, gnojki. O, właśnie. O, no, ale na obrażenia odporność też by się przydała, nie? Tyk. Jeszcze jakiś? Pieciuch? Nie, jest tam jeden. Tyk. Pięknie. Pięknie, za darmo tak naprawdę. Mamy questa zrobionego od razu. Ciężką skrzynię numer 3 w tym odcinku już. Z wybuchowymi strzałami. No tutaj jest wielki topór, który nam raczej się nie przyda. Jak te strzały? No już mamy 24 wybuchowe strzały w jakiegoś takiego, wiecie, turbo mocnego przeciwnika. Można to użyć na przykład w demona z goty, nie? Może by się go udało tam jakoś pociachać szybciej. Albo możemy tę moc przodków też zacząć już łapać tak naprawdę, nie? To też jest jakaś opcja. Josh, siemano, dobra. Masz luz. O
Dostaliśmy daninę, weźmiemy od ciebie tylko to. I tyle. To jest Avogadro, ale to nas nie interesuje aż tak, siema. To ty okradłeś farmera Farmona. Mhm. Naprawdę? Przecież przez to nie zbankrutuje. Jesteś zupełnie pozbawiony sumienia. Podoba mi się to. Nie wygląda... Ty... Odwiedziłeś już zamek. Dobra. Gdzie? Na zachód stąd. Opowiedz mi o tym. Wcześniej był on i nawet... Dobra, no on tu pierdoli generalnie. No. Gdzie jest król? Ten ważny najemnik, który spędza całe dnie... Wydaje się być ważny. Tak, czy no on ma niestety. O. Złodziej nie ma łatwego życia. Może po prostu zostaw mnie samego. Dobra. Mam lepszą ofertę. Powiem ci coś o Gelfordzie. Gelford? Gelford. Brzmi znajomo. Przypominam sobie. To on jest tym wypierdkiem, który jest mi winny 300 złotych monet. Wygląda na to, że niezbyt go lubisz. Oczywiście, że nie. Gość oskubał mnie ze wszystkiego, kiedy uciekał wystraszony przez orku. Zabrał nawet moje złoto. Porozmawiam o tym z Gelforem przy najbliższej okazji. Tak zrób. Czasem proszę, zostaw mnie samego. Czeka mnie wiele pracy. Ale dlaczego zostałeś złodziejem? Nie pytaj mnie o to. Jestem pewny, że ty raczej będziesz ratował świat. Taki jest plan generalny. Ale dobra. Zaraz, co ty kombinujesz? Gadaj. Nic. Jestem tylko prostym rolnikiem wykonującym swoją pracę. Wierz mi. Dobra, dobra. Jesteś w... Dobrze, ale... Dobra, zasuwaj tam. Ja nie mam czasu z nimi, kurwa, pierdolić jakiejś dupie maryni. Ja tu planuję... ogarnąć temat. Już trochę. Co by, kurde, może spróbował tę moc przodków zdobyć. Ci z Nordmaru mają bardzo fajne pancerze. No nie, no już ktoś się tam napierdala, nie? Jestem tu. Przeżyjesz. 70 alchemii, pięknie. Więc to tak. Dawaj miksturki. Dawaj to, ogniste strzały. No nie, zatrutych nie możesz, kurwa, mieć. Co za jełop, no nikt nie ma jak zatrutych strzał, nie mam jak robić. Wielki topór wypierdalam, bo nie potrzebuję, jakieś dzidy też. Jakieś inne włócznie, jakieś bełty. Bełty śmierci też wypierdalam. Wszyscy się poddadzą. Miej się na baczności, musimy to przemyśleć. Aha. Wtedy wybór, tak jak znam. No to elo, nie? I tutaj mamy teraz taką akcję, że nam brakuje 3 punktów siły i teraz muszę sobie policzyć. Zdolności kowalskie potrzebujemy 50, czyli jeszcze 34. No i nie, no i mogę się nauczyć, dobra. Nie mogę się nauczyć. Raz, dwa, trzy. Nie. 210, to jest jakiś hełm, nie? Lepszy. 15, 20, 15. No, on jest trochę lepszy przed uderzeniami. Tutaj przed lodem nas jeszcze chroni ten pancerz, więc byśmy w ogóle mieli spoko. Ale to na razie tyle. Idziemy dalej. Kurde, jakbym tutaj spróbował to zrobić, nie? Z kim wy się tu bijecie? Dzielny bandyta, ta? Chyba kurwa przygłupi trochę. Dobra, walka. Wciąż jestem w formie. Dobra. Tu nie ma co teraz z nimi gadać, ale ja bym szybko sobie zrobił tak. Vitiof czeka na zbawiciela. Podoba mi się ta nazwa, no. Tego questa. Dobra, szybki zapisik. Ten gościu tu gdzieś zaginął w akcji, w ogóle nie ma chłopa. Gościu zniknął i go nie ma. Tamtym możemy sobie iść na orki polować.
Ale nie chcemy tego teraz robić. Bo my jesteśmy za słabi, a on to już na pewno. I teraz tak. Odpierdalamy pieczeń. Pokaż mi tylko ziomek. Grobowce przodków. W tamtą stronę, dobra. Pyk. No pyk. O, to też jest ruda jeszcze, pięknie. Ruda się zawsze przydaje, pamiętajcie. Pyk. Okej. Tylko do tyłu. Dobra, goni nas jakiś jeden. Szablozom. I z prawki. I tutaj możemy teraz w tym pancerzu też sobie jechać z tej prawki, bo... nie tracimy kondycji, która jest nam odbierana przez zimno trzech otaczające Nordmar. Mam wilcze ziółka, tu jakieś dziwne kurwa grzypsy. A gdzie to było? Gdzie to było? Na pewno nie tam. To wilki. Tam też, nie? Chyba jeszcze kawałek trzeba przejść. Bo też jesteśmy teraz bardziej wyposażeni w te strzały, nie? Dobra, ja pierdolę. Aha. No fajnie. Z boku jakiś zjeb podszedł. Fajnie. Jebane wilki. Jebane nordmarskie wilki. Chujowe gówno, no. Pyk. Dobra, dostał w ryj. Pije potę, nie? Pyk. Dobra. Potionek. Jeden, drugi. Tyk. Wow. Katana robi robotę w chuj. Katana całą robotę zrobiła. Pięknie. To się nazywa build podłucznika, nie? Perfekcyjny build podłucznika, że tak powiem. Normalnie wjeżdżasz, obijasz trochę z łuku, napierdalasz potem wszystko inne z miecza. Tak to się robi, nie? Dobra, gdzie to było? Tu był ten troll, który mi się jakoś kurczę nie chce bić. Zostaw mnie. Nie, no zostaw mnie, serio, chłopie. Chłopie, kurwa. Już? Poszedłeś se? Chyba se poszedł. Dobra, spróbujmy te szkieletory tutaj wybijać, może byśmy je powyciągali po kolei. Siema. Hej. O, no zajebiście. Pyk. 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 Dobra. Żeby nas ten kurwa cieć tam nie sprowokował, to będzie dobrze. Ale w ogóle oni mają zardzewiałe miecze, nie? No to wiemy, że zardzewiałe miecze nam mogą pozwolić robić strzały. Jakby to nie brzmiało głupio, to tak jest. Dobra. Nie opłaca się ich prowokować, bo trzeba jakoś nienaturalnie blisko do nich podejść w ogóle. Nie. No. Żyjemy. Mamy się świetnie.
Jak tutaj tak wskoczę se, to co? To się zbugujecie, dobra, zajebiście. Cyk, cyk, dobra. Potionek. Kurde, ja nie wiem, czy z tej wybuchowej im nie pierdolną, nie? Zobaczmy. 7, tak? Pod 7 teraz mam. Pierdalamy pieczeń. I se stoi kilka koło siebie, nie? Pyk. Duże obrażenia, ale na... Chociaż może teraz spróbujmy. A, jedną nie trafiłem już, fajnie. Dobra. Nie wiem, 4 zużyłem, czy się opłacało. Chyba średnio. Pyk. Pyk. No kurde, tak to się mogę bić z tymi szkieletami, nie? Dobra, czekajcie. I teraz bym sobie spróbował tej strzały trafić. To zadaje obrażenia obszarowe? Chyba nie. No a to ona jest wieżdżalcowa ta strzała. Ona jest dobra, żeby jedną... Jeden cel se napierdalać, a nie szkielety, ty. A! Aha. Nie no, super jesteście chłopaki. Ja was nawet nie trafiam. Mimo, że bym bardzo chciał. Też nie mogę. Fajnie. Pyk. Jeden z głowy. Nie, żeby tych szkieletów to było jakoś mało, nie? Ogólnie w tym Nordmarze i w tych kurwa miejscówach. Ale już normalnie sobie wyobrażam, jak ja będę musiał ten grobowiec Akaszy czyścić, to się chyba kurwa posram w gacie, nie? To mi chyba strzał nie starczy na skończenie gierki w ogóle. Pyk, 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 pyk. No, wszystko, wszystko, zbieramy, wszystko. Każdy pieniądz się liczy. Może się uda nam nawet jakoś do tego, do Zubena dostać. To by było fajne. Przyznać. Dobra, czy my... Dobra, wszystko stąd chyba, żeśmy wyjebali. Tej pierwszej pieczary. Teraz się zająć drugą, nie? A nie, jeszcze tutaj był jakiś cieciuch. Okej. Okay. Pyk. Aha. No ale pojedyncze szkielety to co można jak najbardziej ładować mieczem. To chodzi o to, że my wręcz jakbyśmy się bili, to my tutaj chyba nie jesteśmy w stanie dużo zrobić, nie? Szkielet barbarzyńca tam jest, dobra. I na przykład jego bym sobie pierdolnął z tej strzały wybuchowej, nie? A, i my mu nic nie robimy, nie? Na przykład, to jest fajne. No, i tutaj idzie teraz cała armia szkieletów na nas. Pyk. Nie no, Nordmar to jest kurwa moja ulubiona miejscowa, nie? Aby tu nie mówić, to jest najlepiej. Rozumiecie, nie? My idziemy po prostu i musimy ten... Z łuku se napierdalać, nie? Ej, czy ja nie mam jakiegoś przyzwania, które by mi tu pomogło? Bo czasami tak jest. Przywołanie szkieletu. No i pięknie. Siema, no chuje. Prawie. Potion. Teraz.
Ile to jest potrzeba? 100 many. To go przyzwijmy. Niech się tu napierdala z nami. Z nimi dla nas. Przecież ja to będę do jutra zabiją. Tak, gościu. Tam masz kilku kolegów. Twoich co prawda chyba teoretycznie, ale ty nie musisz pomóc. Tyk. Tyk. No. Aha. Jestem z jakiejś szkały, tak? Losowej. Nie no, zajebiście jest, nie? Dobra. Nie wiem skąd ja wezmę tyle ognistych strzał, przysięgam. Żeby te wszystkie szkielety ujebać. Że dobra, no przed chwilą też nie mieliśmy w ogóle, a mamy dużo, więc jakby... jakoś damy radę, nie? Dobra, gdzie jest ten nasz przyzwany szkielet? On się tam napierdala normalnie? Gdzie on jest? Pyk. 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 O, level up. Zajebiście. Pyk. Dobra, to co? Pierwsza, w sumie druga, pierwsza runda dla nas. I zaraz tu robimy wycofkę stąd. Żebym się w ogóle mógł z wami bić, kurwa, lepiej. Pyk. Dobra, elo. Nie. Nie, 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 kurwa mać. Ja pizgam. Dobra, no jednego jakiegoś, kurwa, nie. Chyba ubić i chuj. Ja tutaj wrócę niedługo. Dobra, chodź tu, kurwa. Dobra. W takim razie mamy remis jeszcze, chłopaki. Ja was zabiłem parę razy, wy mnie raz, niech będzie, spoko, spoko. I cofamy stąd. I w następnym odcinku tu przyjdziemy i ich rozpierdolimy. A dlaczego w następnym odcinku? Bo będę miał wtedy ciężkie pancerze i będę sobie mógł wtedy, kurde, będą mogli mi naskoczyć tak naprawdę, bo teraz właśnie się będę tego uczyć. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, raz, dwa, trzy, cztery. Jasne, czemu nie? Jak i to właściwie używać większość lub tylko nie mi się to nie podoba. No i elo, i mamy trochę lepsze ten. Mamy lepszy pancerz. Jesteśmy lepiej chronieni. Mogą nam naskoczyć. I teraz będzie trzeba trochę ładować w siłę, mi się wydaje. Żeby móc w ogóle nosić ten pancerz następny. Jak mi się wydaje przynajmniej. Czy możemy iść do klanu Mota i sprawdzić, jak tam kosztują te pancerze. Jak zdobędziemy te moce przodków na bieżąco, to będziemy sobie dostawali dzięki temu dodatkowe te... dodatkowe boosty, tak powiem. Co ze sprzętem? Co? Jest gotowy czy jak? Jeszcze nie, nasi kowale dopiero co rozpoczęli pracę. To już nic za dużo, czego nie dojdzie. Potrzeba czasu, aby stworzyć mocny oręż. Aha. Przestań się ubijać. Na pewno masz jeszcze wiele. Dobra, spoko. Przyjdę zaraz, nie? Steinar, siemano. Siła 210. Kurde, 40%, nie? Mogłobyśmy mogli nosić, bo ten... to chyba go nie będziemy nosić. Chyba nie damy rady po prostu.
Dobra, no ja szczęście straciłem przed chwilą w tej walce. Niestety, jak się jakoś złożyło. Ale 40. 40%. Teraz tak, 80, 80, 50. 8, 5, 9, 5, 90, 4, 5. Odporność na chłód, odporność na choroby. Ty masz takie bajery, dobra. Ale czy były inne te pancerze i pytanie, czy one są równie dobre, czy nie. Przypadek się przyspałem do południa. Kurde, w końcu zaczynam tak grać w tego Gothica, że są dłuższe te materiały, bo po prostu chcę, żeby były. Mogę u ciebie kupić broń? Tak, arsenał broni, tarcz, nawet pancerz. Dobra, to pokaż, co masz. O, i on tu ma jakieś, ty. Dla oficerów jakaś. Wielki zabójca orków, super. Miecz Nordmarczyka jakiś, kurwa. Jakieś takie, kurde, pojebane rzeczy tu masz, no to prawda. Jakieś tarcze, nawet nie chcemy. Pancerz zabójcy orków. Też 50%. 270 siły, no dlatego my teraz będziemy musieli ładować sobie w siłę te punkty nauki. Żeby móc nosić w ogóle te pancerze. Nie? No bo to generalnie są mocne, mocne zbroje, nie? I też 50% reputacji trzeba mieć, a mamy 31, więc musimy sobie jakoś z tym poradzić. No trudno, no. No dobra. No to ja wam bardzo dziękuję za ten odcinek. Mam nadzieję, że się wam podobał. Jeśli tak, to zachęcam do stawienia suba, łapki w górę i komentarza i co? W następnym odcinku pozbieramy sobie trochę mocy przodków. Trzymajcie się i cześć.